uwierzyłbyś mi, gdybym powiedział ci, że jestem ukryty na miniaturkach najpopularniejszych twórców w Polsce? Nie masz wyjścia, bo to prawda. Znaczy jeszcze nie, bo będę dopiero to robił w tym filmie. Plan jest prosty. Znajduję miniaturki sławnych twórców. Wklejam się do nich w programie graficznym w taki sposób, abym był na nich, ale żeby ciężko było mnie znaleźć. Wysyłam przerobione miniaturki do youtuberów, pytając, czy ustawią je na swoim filmie, z którego wziąłem oryginalną miniaturkę. Sprawdzam, czy ktokolwiek będzie w stanie mnie zauważyć na tych miniaturkach. I ostatni, najważniejszy dla mnie punkt. Przyznaję się, ten pomysł na film nie jest mój, bo wziąłem go od youtubera Jack Sucks at Life. Jest do mnie całkiem podobny i dlatego robię też podobny film. Dobra, słaba wymówka. Skoro ukrywam się na miniaturkach innych twórców, to muszę ukryć się też na jego miniaturce. Tak groźnie wyglądam. I przekonać go, żeby ustawił właśnie tą przerobioną miniaturkę z ukrytym mną na swoim filmie. No freeze. Oczywiście, że freeze. Albo przejmujemy YouTube, albo influencerzy bez cenzury. Do influencerów bez cenzury mam bardzo fajny pomysł, jak to można zrobić. Tak, to jest to. Czemu się tak cieszę w ogóle? Się cieszę równie tak samo mocno, jakbym to ja faktycznie był na tych filmach, po prostu jak wziąłem udział w tym filmie, a tak w ogóle nie było. No i widzisz tą miniaturkę i myślisz sobie, no, gdzie mógłbym się wkleić? Zastanów się, gdzie bym najbardziej pasował, najlepiej, gdzie po prostu bym... Dobre, co? Ale nie, no dobra, no to żart oczywiście tu mnie nie będzie, bo nie chcę, żeby ktoś to odebrał jako jakiś prześmiewczy, co wiesz. Moją oficjalną wersją tej miniaturki jest... Uwaga! Tu jestem na suficie. Znowu to zrobiłem. Aczkolwiek nie mogłem się zdecydować, bo mam jeszcze drugą wersję i druga wersja wygląda tak. Tutaj jestem. No i obydwie są spoko. Tutaj tak jestem nie do końca widoczny, więc trzeba by się dobrze przypatrzeć, żeby tutaj coś znaleźć, szczególnie, że jakby dużo tu jest postaci. No nie wiem jeszcze, na którą się zdecyduję. Uwaga, uwaga! Czy Fris mi odpisał? Tak, odpisał mi, że można zmienić. Bardzo jestem ciekawy, jak to wygląda na jego kanale, bo żadnej z tych miniaturek jeszcze faktycznie nie sprawdzałem. Uwaga, uwaga! Jestem, faktycznie jestem tam. Ale to fajnie wygląda w ogóle. Normalnie jestem u Freeza na trzecim najpopularniejszym filmie na kanale. Mam nadzieję, że nigdy tego nie zmienię, że już do końca życia tam będę i będą się ludzie zastanawiali. Uważam, że to jest super sprawa, bo nikt w zasadzie nie patrzy na tą twarz z tyłu. Ona się rzuca w oczy, oczywiście, że tak, bo jest bardzo dużym elementem, ale nikt nie będzie, myślę, poświęcał temu tak dużo uwagi, żeby zastanawiać się, kto to jest. W ogóle pod jakim kątem idealnym zrobiłem to zdjęcie. Moja twarz idealnie się zgrywa z tą twarzą tam. Tutaj trochę łyso, to może tu dodam więcej włosów. Jak już mają na mnie wszyscy patrzeć. Nie, no dobra, przesadzam. I muszę być po prostu czarno-biały, tak? No to... No dobra, na razie to nie wygląda kompletnie jak obraz, ale spokojnie, ten efekt jeszcze osiągnę. W mojej głowie wyglądało to trochę inaczej. Powiedzmy, że tak miało być. To nie ma być arcydzieło. Chociaż trochę nim wyszło, tak? Ciekawy jestem bardzo, czy mi Boxdel w ogóle odpisze, bo... Tak wygląda mój kontakt z Boxdelem. No jakiś jest, także jest szansa. Stresuję się w ogóle, nie wiem, to jest takie dziwne. Czy Boxdel mi odpisał? Jak myślisz? Nie. Patec. Najpopularniejszy film. 3,3 miliona wyświetleń. Wy też to widzicie? Tu. Skrawek mojego nosa. Okular. A? Nie chcę też za każdym razem wybierać najpopularniejszych miniaturek, bo są takie, które po prostu wydają mi się śmieszniejsze, fajniejsze, ciekawsze, żebym siebie tam dodał. Niestety ta miniaturka z jaskini, z tej klaustrofobii, pobierała mi się cały czas w jakiś dziwny sposób. W jakiejś dziwnej rozdzielczości, z jakimiś czarnymi paskami. Więc wziąłem drugi najpopularniejszy film po prostu, czyli Freestyle. Idealne zdjęcie, idealna perspektywa, żebym zasiadł na tym fotelu z tyłu. Przecież to już wygląda dobrze. Dobra, nie. Nie przesadzajmy. Czy ten gość nie wygląda, jakby tam siedział właśnie w tym pomieszczeniu? Kurde, no dobrze to wygląda, serio, no, normalnie to wygląda dobrze. Miałem mówić w ogóle jakiś zbieg okoliczności, że mam tam tą koszulkę i tu mam też tą samą. Zapomniałem, że robiłem to wszystko dzisiaj, zdjęcia. Kuba to jest, kurcze, Kuba to jest Kuba, Kuba to jest Kuba. Tu już nie będę przedłużał, powiem ci, że tak. Patecki mi odpisał, wejdźmy na kanał, najpopularniejsze filmy. Nie ma mnie. Otóż już ci wyjaśniam, o co chodzi, bo Patec napisał, że zapytał, czy moglibyśmy w sumie na jakimś nowym filmie. Ja powiedziałem, że jak najbardziej, git. Jestem tu faktycznie. Jak to dziwnie wygląda. Tam była w ogóle wcześniej zacenzurowana twarz. Blowek. U Blowka nie mogło być nic innego niż miniaturka od znowu Mambana. No tutaj wkleję siebie, także będę siedział na dircie. Wydaje mi się, że nawet idealne zdjęcie sobie do tego zrobiłem. Sam? Sam, samotnie, jak prawdziwy mężczyzna. Nikt mi w tym nie pomagał. Kurde, wyobrażam sobie, jakie to musi być ciekawe, jakbym zobaczył miniaturkę od znowu Mambana i nagle jakiegoś siedzącego gościa z dupy na niej. Fajne.
Naprawdę chciałbym, żeby to się udało. Idealne. Nawet nie muszę nic więcej robić. Może zmienię sobie kolor koszulki. No z Blokiem nigdy nie pisałem, ale może tak samo. Może akurat zobaczy i będzie fajnie. Czy jesteś na to gotowy? Niestety nie udało się, ale nie tak, że się w ogóle nie udało, bo Minecraft Blow natomiast mi odpisał. Bardzo się zdziwiłem tym, że mi odpisał. Zaproponował po prostu inną miniaturkę i uwaga, uwaga. Fryzjer za 18 zł versus fryzjer za 43. Strasznie to jest abstrakcyjne, że faktycznie jestem na tych kanałach, na miniaturkach. 5 sposobów na taka miniaturka, że no jedyne ciekawe miejsce, jakie znalazłem, to jak to dziwnie wygląda w ogóle. Bardzo mnie ciekawi też, czy jak do nich napiszę, to czy przeczytają w ogóle, odpowiedzą. Trochę ucha sobie wyciąłem. No trudno, mam drugie. Wygląda to bardzo dziwnie, ale niech będzie. Myślę, że nawet nikt na to by nie zwrócił uwagi. No jest tak, o, jest tak, o. Proszę Państwa, 5 sposobów na... Nie, nie odpisali mi akurat w ogóle. Nie mogłem wybrać nic innego. Znaczy mogłem, ale wybrałem to. No tu się postarałem, bo zadbałem nawet o charakteryzację odpowiednią. Kostiumy, postaci bandany. Nigdy nie wiedziałem, jak to się mówi. I zawsze, kiedy miałem powiedzieć to słowo na głos, to mówiłem je w taki sposób, żeby nikt nie wyłapał tego, że nie umiem mówić. Mówiłem tak banalnie. To wygląda jak naprawdę dobrze skamuflowane. Ciężko by było nawet powiedzieć, że to ja tak myślę. Nie wiem, no chyba, że po prostu ja się tym tak nadmiernie ekscytuję. Tak, jesteśmy znajomymi na Facebooku. Nie patrzcie na tą wiadomość sprzed 7 lat, nie odpisał mi. Karolek. Jeśli mowa o Karolku, no nie mógł być to inny film, no przepraszam. Możesz się zastanawiać, gdzie ja bym się tu wkleił. Ja też się zastanawiałem. Nie widzę zbyt wielu rozwiązań, ale jedno jakie widzę... To był szczyt moich kreatywnych możliwości w tym momencie. Myślę, że nie jest źle, nie jest też najlepiej, ale mogło być gorzej. To miałem w głowie, taką wizję miałem w głowie, zaspokoiłem ją i tyle. Legendarny film, legendarna postać. Niestety również brak odpowiedzi, nie wyświetlił. Rezi. No i tutaj kolejna miniaturka, na którą jak patrzysz, to możesz pomyśleć sobie, gdzie on się chce wkleić. Może tu? Może chce być guzikiem? Kurde, w sumie to dobre, ale nie pomyślałem o tym. Tak teraz myślę, że to nawet lepsze niż mój pomysł. Może chce być za automatem? Może chce być w ogóle Rezim? Generalnie to w sumie to był mój pomysł. Wydaje mi się, że bycie na przycisku teraz byłoby lepsze i aż wstyd mi było pokazywać ten mój pomysł. No teraz to się prezentuje naprawdę o niebo lepiej. I dobrze schowany, i mało widoczny, mało rzucający się w oczy. No kto w ogóle na to zwrócił uwagę? Poznałem nie tak dawno Reziego. Nawet widzicie, mamy jakąś tam historię konwersacji. Cyk. I dzień po. Brak odpowiedzi, brak wyświetlenia. Oj Wojtek. Od razu jak pomyślałem o Oj Wojtku, to przyszło mi do głowy film ze skanem. Trochę jakbym się podszywał pod Wardęgę, bo jest jego nazwa. Tutaj oczywiście nie zapomnę o tym koleżce małym. Kurde, no wcale dziwnie to wygląda. Nie, no wydaje mi się. Kto by na to patrzył? Zaraz się okaże, że wszyscy zobaczą. Ostatnio miałem okazję z nim porozmawiać pierwszy raz w życiu, tak przez kamerkę. Też, kurczę, no fajny gość, fajny. Ja mam dziewczynę. Proszę Państwa, Oj Wojtek mi odpowiedział. Zobaczmy, czy jestem na... Nie, nie jestem, bo Oj Wojtek mi powiedział, że wolałby, żeby to był inny film po prostu, bo ten film nadal jest oglądany. I wybrałem inny film, aczkolwiek jeszcze mi nie odpowiedział. Mortalciu. Jezus. Nie, no on się musi na to zgodzić, to jest zbyt dobre. Patrzeć na to z daleka? No dobra, trochę się rzuca w oczy, ale to jest tak genialne. Musi się na to zgodzić. Dobra, nie musi, no jak będzie chciał, to się zgodzi. Ale ja bym chciał... Bardzo, żeby się zgodził. Chyba pamiętam, czego dotyczyła nasza rozmowa. Przymknę na to oko, że nawet nie wyświetlił, już nie odpowiedział. Nieważne. Jedna z lepszych miniaturek, uważam, w całym tym odcinku. Jest przepiękna. Nie ma mnie na jego klacie. Ale odpisał mi, że Zara ogarnie jeszcze wczoraj. Zara się trochę przedłużyło i trwa do tera. Jestem świadomy, że ci ludzie po prostu mają prawdopodobnie często ważniejsze rzeczy do zrobienia niż akurat zajmowanie się czytaniem mojej wiadomości. Wersów. Miniaturka u Wersów uważam, że jest jednym z genialniejszych pomysłów, na jakie wpadłem, bo będę prezentem. Tak jest dobrze. Tak jest w porządku. Da się mnie zauważyć. Tak wygląda moja historia rozmowy z Weroniką. Kontakt jest. Ja do niej pisałem, ona do mnie nie. Poszło. Poszło? Weronika Sowa... Nie ten, w ogóle nie wyświetliła, nie nic. Multi. Tutaj pomysł, jaki miałem, nie jest jakiś wybitnie oryginalny. Coś takiego. To wygląda dobrze. I to już jest to, co chciałem osiągnąć. Kurczę, no...
Musiałem przypomnieć sobie przeszłość. Jak widzicie, nie odpisał mi, ale to się może zmienić, bo słuchał moich piosenek, oglądał parę filmów, więc może. Cały czas mam nadzieję, że tych linków nie pomylę i że wyślę każdemu dobry link. Uwaga, pora sprawdzić. Dobra, nie, od razu mówię. Brak w ogóle reakcji, brak czegokolwiek. Dalej szukałem miniaturki u Citroxa, tylko robiłem to tak długo, że zacząłem być sam na siebie zły, że tak długo wybieram zwykłą miniaturkę. Ale w końcu wybrałem i ukryłem się. Nawet nie zauważyłeś, że już jestem na tej miniaturce. Tak dobrze się ukryłem. Jestem Blatem. Ujawora wkleił się na plaży. U Malczyńskich wybrałem ich najpopularniejszy film i wystaję zza ściany. U Glęca siedzę za nim w kinie. U Bodzia wkleiłem się na łóżko z tyłu. Tylko chciałem tak się pojawić od góry, ale nie mogłem już trafić miejscami, w których widziałem kształt tych rur, łóżka. U Justka za to prowadzę aktywny tryb życia i biegam na boisku. U Micha robię za King Konga na Pałacu Kultury. No i u Matera jestem obrazem. Tak, wiem, trochę się rzuca w oczy. Nawet trochę bardzo. No i w zasadzie każdy z nich zmienił miniaturkę na tą z ukrytym mną. No, prawie każdy. Marcin Malczyński się na to zgodził, także lecę od razu zobaczyć, jak to wygląda. To się zdziwiłem, bo napisał wczoraj, że zaraz ogarnie, ale się zgodził. No, nic to nie zmienia w sumie. Ciekawy jestem w ogóle, czy ktokolwiek to zauważył. Co jest grane? Raz, dwa, no to jest ten sam gość. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem osób zauważyło to na filmie Minecraft Blowa. Jedna osoba zauważyła, druga osoba zauważyła. Jedyny komentarz, który w ciągu ostatnich paru dziesięciu godzin został dodany, to co robi Karol Zdęba na miniaturce. U reszty za to ukryłem się tak dobrze, że nikt więcej mnie na tych wszystkich miniaturkach nie odnalazł. Muszę być z wami wszystkimi szczery, na tych wszystkich osobach zależało mi najmniej. Przepraszam, taka jest rzeczywistość brutalna i... to sobie każdy może dopowiedzieć coś innego. Najbardziej zależało mi jednak na Jacku, od którego właśnie ten film wziąłem. To jest miniaturka z jego filmu, a to jest lepsza miniaturka. Bez ze mną. I właśnie tą miniaturkę wysłałem mu w wiadomości. Ale najważniejsze przecież tu jest to, czy odpisał. Jeśli tak, to dokonałem pierwszego crossa na świecie z, jako youtuber polski z zagranicznym youtuberem. Nie. 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 Może też dlatego, że wysłałem mu tą wiadomość łącznie 5 razy. Od wczoraj. 6. Ale za to przygotowałem coś specjalnie dla was. Ukryłem się na jeszcze jednej miniaturce u jednego youtubera, która pojawi się wraz z jego filmem jutro. A ten, kto mnie znajdzie i podeśle mi dowód wiadomości na moim Instagramie, dostanie coś ode mnie. Raczej coś fajnego niż niefajnego, także myślę, że warto. Pozdrawiam.